Żadna pani, nie stara, nie młoda, nieszczególnej urody niestety, w wynajętym mieszkaniu wiodła smutny żywot samotnej kobiety. Ciężko żyć, gdy się jest niekochaną, z lokalowym bagażem na grzbiecie. Dnia któregoś taki więc anons zamieściła w miejscowej gazecie. Uczciwego mężczyznę po ślubie pan mieć może, mieszkanie i psa. Będę czekać, choć czekać nie lubię, aż się zjawi i powie to ja. Uczciwego mężczyznę po ślubie pan mieć może, mieszkanie i psa. Będę czekać, choć czekać nie lubię, aż się zjawi i powie to ja. Odzew był większy, niż by się zdało. Los w tej sprawie się dwoił i troił. Pierwsze były dwa banki PKO w ramach akcji Rodzina na swoim. Potem był bank Millennium S.A., WBK, BGŻ i Handlowy. I nie minął tydzień czy dwa, już był wniosek o kredyt gotowy. Uczciwego mężczyznę po ślubie pan mieć może, mieszkanie i psa. Będę czekać, choć czekać nie lubię, aż się zjawi i powie to ja. Uczciwego mężczyznę po ślubie pan mieć może, mieszkanie i psa. Będę czekać, choć czekać nie lubię, aż się zjawi i powie to ja. Dziś w mieszkaniu nowiutkim po pracy atmosferą domową nasiąka i co wieczór wychodzi na spacer z psem, co się przed tygodniem przybłąkał. Prawie wszystko, co chciała, więc ma. Resztę marzeń czas zręcznie zabliźnił. Łatwiej wszak o mieszkanie i psa, niźli o uczciwego mężczyznę. Uczciwego mężczyznę po ślubie pan mieć może, mieszkanie i psa. Będę czekać, choć czekać nie lubię, aż się zjawi i powie to ja. Uczciwego mężczyznę po ślubie pan mieć może, mieszkanie i psa. Będę czekać, choć czekać nie lubię, aż się zjawi i powie to ja. Aż się zjawi i powie to ja. Aż się zjawię i powiem to ja.